No, było świetnie, no nie, świetnie to mało powiedziane, to było, jak to powiedział wczoraj wokalista Machine Head, amazing, wiesz, no to było po prostu coś pięknego, nie, widzisz ludzi, którzy skaczą, wszyscy są razem z tobą, wiesz, jak kangury, wiesz, tam. Dlatego zaprosiliśmy Leroya. No, do tego jeszcze regenerator, w tej chwili go z nami nie ma, ale jest tam niedaleko, no i wiesz, to w tej chwili to już... Regenerator się regeneruje. Tak jest, w tej chwili to już nasi przyjaciele, także razem do tego podchodzimy w tej chwili i wiesz, to wygląda po prostu cudownie. Stoisz na scenie i nagle coraz więcej ludzi, aż patrzysz, nie widzisz końca. To jest coś pięknego. To jest scena, o której marzyliśmy całe życie i wiedzieliśmy, że kiedyś to nastąpi. No i my to było właśnie przed chwilą. Wiesz, Leroy Autostopowicz też tu jest pierwszy raz. Zanim zespół w ogóle do mnie się odezwał, to już na swoich stronach wrzucałem ich teledyski, więc kiedy napisali, no to jest tak jakby, wiesz, no tak jak czekałem na ten autobus dzisiaj, mnie stopem zabrał, tak właśnie czekałem na ich telefon i tak się właśnie to zdarzyło. Stało, że wydaliśmy płytę w Japonii, to się stało zupełnym przypadkiem. Odezwali się do nas właśnie z wytwórni japońskiej, znaleźli gdzieś nasz teledysk do kawałka Eye of the Tiger i zaproponowali, że na początku chcieli po prostu kupić kilka naszych kawałków i z tego zrobić jakąś kompilację. A jak odsłuchali naszej demówki, to stwierdzili, że chcą wydać całą płytę. No i tak to się stało. Także wydaliśmy płytę oficjalnie w Japonii, a w Polsce nie. Nikt się nami nie zainteresował. Zaproszenie na bukake. Chłopaki mnie zaprosili, bo akurat dowiedziałem się w autostopie, ale ma być ponoć największe bukake w Japonii od lat, nie? I ogólnie zaproszenie dostaliśmy całym składem. Powiedzieli, że ten od autostopu, ten mały, może też przyjechać. Jaka góry, zgasi do góry, zgasi do góry, zgasi do góry, jaka góry. Jeśli chodzi o takie różne programy telewizyjne, no to zdania były podzielone. Różnie to u nas było. Na szczęście chyba dla nas w tej chwili ci, którzy byli na nie, przekonali tych, którzy byli na tak. I po prostu nie zagraliśmy tam, a mimo tego jesteśmy tutaj z wami i tu sobie rozmawiamy teraz. I jesteśmy dosłownie pół godzinki po koncercie. Nie? Także to jest fajne i teraz ja też już jestem na nie. To jest fajne uczucie, kiedy człowiek się budzi i se po prostu nie napluwa w twarz. Leżąc na plecach. Chciałem powiedzieć z tego miejsca jako stary z Wyrol, że to jest bardzo istotna rzecz to, co on powiedział, bo po paru latach, kiedy jesteś muzykiem, no jeżeli ktoś chce tylko dzisiaj na odpuście pograć, a jutro się zawijać, no to luz. Ale jeżeli ktoś chce całe życie robić muzykę i to jest jego pasja, to za parę lat może mieć problem z goleniem się. Więc ja nie mam. Ja jeżdżę tylko stopem. Ja też. I piję paliwo. Jak
Gdyby mi ktoś powiedział, że w 2012 roku będę grał na jednej scenie z gościem, którego przekleństwa używałem i ich teksty, przestałem chodzić do spowiedzi i w ogóle miałem 10 lat, to jakby mi ktoś powiedział, że będę z nim na jednej scenie i będziemy grać na Woodstocku, to bym powiedział, że ktoś jest chyba nienormalny, nie? A to się spełniło i jestem szczęśliwy. A teraz znamy się już od 15. I dobrze się dogadujemy. Ja sobie pozwolę taką prywatę powiedzieć, że miałem dwa marzenia właśnie, zagrać na Woodstocku i zobaczyć błękitne, ciepłe morze. Jak artysta ci nie stać na halo. I zostało mi tylko jedno marzenie, podpowiem. Serdecznie pozdrawiamy Owsiak.net.pl i całą ekipę, która zajmuje się realizacją programów, realizacją wywiadów. Dzięki, bardzo przyjemności. Dzięki jeszcze raz, że mogłem tutaj być. Siemanko. Nie Jurkowi, to nam. No, przede wszystkim tak, właśnie, bo tutaj dużo się gadało, a ja przede wszystkim z tego miejsca chciałem podziękować tej zajebistej ekipie, wszystkim ludziom na świecie. Płacę każdego jena za ten zespół, żeby go ponownie zobaczyć. You got to do it.